Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, z serii, w której udowadniamy, że Elo Hell jest jak sukces Zero Tenacity na EU Masters. Nie istnieje! No jak to nagrywam, aktualnie chłopaki mają 0-4 i są ostatni w grupie i raczej prawdopodobnie zaraz odpadną. Wielka kompromitacja mistrza Polski na arenie międzynarodowej. A my kontynuujemy dalej nasze przygody. Platyna trójka 93 LP. No i myślałem sobie, żeby dzisiaj zagrać Kasadinem, bo wiele osób prosiło. A jak się okazuje, w następnym patchu R-ka Kasadina i Aperatio spadnie z 50 do 35%. To będzie potężny nerf. Więc ja bym docelował Kasadina. Oczywiście Kasadin bohater, który jest raczej sytuacyjny. Nie chcesz go blind pick. Ciężko się gra w AD czempiony, w szczególności takie z mocnym pushem, jak na przykład Jace, jak na przykład Tristana. No i miał być Kasadin, niestety nie dość, że mamy first picka, to jeszcze mamy bota. Więc no Kasadina chyba tutaj nie będziemy pikować. No i ziomek piknął Leone. Ja bym najchętniej się zamienił. O! No i jednak dostaliśmy mida. No ale kolego, czemu ty chcesz się swapować? Grasz w Jaxa. Tutaj Kasadin, no tak, okej. Ja bym tutaj widział jakiegoś AD midlanera. Zobaczymy też, co oni pikną. Podejmiemy decyzję. W ich team na razie Kasadin spoko. Naszym teamem troszkę mamy dużo magic damage'u, ale myślę, że ujdzie. No i jest Kasia P. W Kasie P pewnie byłyby lepsze wybory, ale Kasadin daje radę. Za wszystkich fanów zagramy Kasadinem rasistą i myślę, że tutaj chyba Pioruna zagramy. Można grać First Strike albo Pioruna na LFS-ek, też troszkę ponerfiony, a Piorun dosyć spoko, więc zagramy coś takiego. No i proszę, proszę. Gramy z budżetowym Trymbim. Shoutout dla Trymbiego. Szczerze, mamy taki trochę L9 team, bo mamy Dogmaw, Lulu, Kasadin. Brakuje tylko, żebyśmy mieli jeszcze jakąś Nidalkę albo Kazixa w lesie, nie? O, albo Rengara. Gdybyśmy mieli Rengara, totalnie L9 jesteśmy. Kasadin akurat jeden z tych ludzików, którymi gram, bo był widz, który ostatnio napisał w komentarzu: Lewus co chwilę mówi, że tym ludzikiem nie grał od 10 lat. To czym on właściwie gra? No i właśnie tak to wygląda. Kasadin, Orianna, Ahri, Huey, Syndra, zresztą jeszcze w tym arsenale będzie. No ale nie ukrywam, mamy wachlarz jakiś tam 30 ludzików na krzyż, którymi zazwyczaj gram. Normali nie gram, Aramów też zazwyczaj zbyt dużo nie gram. Więc gdzieś tam arsenał tej różnorodności ludzików nie jest zbyt duży. No ale dobra, jak to wygląda matchupik? On gra generalnie Conquerora. Cassiopeia mega mocne w early game, dlatego mamy second winda i do nas shielda, powinniśmy przychillować. Nasz plan taki, przychillować do 6 levela przede wszystkim. Tu pierwsze wavy. Chcemy, żeby ona nas spuszowała. Na razie nic to nie robi. Zobaczymy, z czym zaczęła. Czy zaczęła z E, czy z Q? Bo zaczęła z Q, to już by raczej zarzuciła. Okej, więc rzuciła z E. To jest spoko, że ją pociągnęliśmy tu, bo troszkę przytankowała. To jest w sumie dobry trade dla nas. Nigdy czegoś takiego nie chcecie robić, że podchodzicie, walicie jeden autoatak albo jedno takie E Cassiopeia. Bo zobaczcie, że ona ściągnęła agro wszystkich creepów i to wszystko przyjęła na twarz. A no, my mamy full HP, bo mamy Regen, a to jeden autoatak to są znikome obrażenia, zwłaszcza jeżeli ktoś ma second wind, endurance shield, type shit. Bo ten healing jest wtedy na pewno spory i zbyt ciężko to coś zrobić. No tutaj walnijmy sobie jeszcze jeden autoatak, żeby tego creepa ustawić pod Q i autoatak. Tego no niestety spisujemy na straty. Teraz bierzemy W. W sumie jak przyjmiesz trutkę, no to wtedy zawodnik też pod tower zbyt nie może podchodzić. No i mamy 6 na 12. To jest dosyć dobra opcja. Dosyć spoko wynik. Tu chcemy jak najwięcej tych creepów mieć. No to mi się generalnie nie podoba. No jeżeli nasz team intuje na Kasadinie, to jest najgorszy możliwy scenariusz. Bo Kasadin, dobry do robienia 1 na 9. Fajnie coś im ugrać. Tylko problem jest taki, że nie masz impaktu na mapę. No nie trafiłem tego kanału, bo się zagadałem, no. Ale nie masz impaktu na mapę we wczesnych fazach. Więc jeżeli wszyscy do mapy dostaną stompa, no to zanim ty będziesz jakkolwiek użyteczny, to może już być Nexus wybuchający. Więc tak to wygląda. A ten gang tutaj jest taki z czapy, bo no tak szczerze, możemy spróbować niby, no ale on go musi sam zabić. Ja tu mogę, no ale tyle by tego było. No ale fajnie go wypołku. W sumie nawet spoko wyszło, bo on musi teraz zrikolować. A jak nie zrikoluje, to ma lipę. Ja też w sumie mogę nawet próbować go zabić teraz samemu. Przez właśnie jakieś QE, autoatak W. No oczywiście musiałbym sfleszować. Ale on też nie wiem, bo on chce to dopuszować troszkę. Ale no troszkę też nie może, nie? Ja sobie mogę nawet stać tutaj, potankować trochę tego. I chcemy to przytrzymać, żeby on tego jeszcze nie skraszał pod tower. Teraz dajemy jeden punkt w kół. Czemu dajesz jeden punkt w kół? No bo akcja jest taka, że chcesz mieć na tyle to wystakowane, że wiadomo, w Magic Damage Trade Deck tu bijemy się na przykład z taką Cassiopeią, no to na pewno są o wiele fajniejsze, mamy tą tarczę, bo łatwiej też to rzucić, sprokować. No ale przede wszystkim głównie chodzi o to, że jak mamy creepy, to jeżeli ten creep z tyłu, magiczny, dostanie autoatak od towera, to wtedy na samo kółko zabijamy. Tak, to brakuje trochę obrażeń. Dobra, no on tutaj tak gra, griduje, że to głowa mała. No pytanie, czy on wreszcie zrikoluje. Okej, nie, on tutaj gra na ostrzu noża i to jest bardzo słabe dla niego, bo teraz ja biorę creepy, on tych creepów nie może wziąć, plus
on prędzej czy później się tutaj wywróci, nie? No to jest jeden misstep z jego strony. Ja flashuję, EQ, autoatak. No i zobacz, on teraz nie ma flasha, cyk pyk. Na nas to jest warf. Że może powinienem bardziej poczekać tak, żebym mógł dopchać to od razu. No to prawda, tutaj nie wytrzymałem trochę z presją. Ale tak czy siak będzie okej. Okay. Więc puszujemy, ziup. Ten wavik jest dopuszowany, zobaczyłem 40 creepów do jego 24. No w momencie, gdy wygrywasz kasadinem w creepach przed 6 levelem, no to gra już jest praktycznie wygrana. I teraz tak, kupujemy los chaptera. Normalnie na pierwszym baku zawsze kupujesz tira. Ale mamy idealnie 1200 golda. Dobra, teraz stepujemy w tym momencie, jak mamy 6 golda brakującego, nawet w sumie 7. I mamy całe to, bo normalnie byś tu nie typował, ale no chłopaki mają tutaj owsiki w dupie i nie mogą wytrzymać i muszą się napierdalać. Więc jako żeby Kasiopeia nie była pierwsza, to musimy ją swolapować. Teraz lecimy tutaj z nią jak z burą dziwką, bo gościu się troszkę zapędził. No i jako, że jesteśmy do przodu, no to on nas tutaj nie wydyma. Pyk, pyk. Nawet też tą R-ką chyba nie trafiłem. Sprytnie chciał zagrać lewo-prawo. On teraz nie ma TP-ka, więc możemy dopuszczać to. Czy trafię tego kanona, czy zdążę? Chyba zdążę. Zdążę. Zdążyłem na wszystko. Więc teraz tak. Szybko puszujemy tego wave'a. Robimy sportowy recall. Kupujemy tira i cofamy. No i zapytasz, czemu nie kupujesz tira? No, tira kupujesz zawsze na pierwszym, no chyba, że masz równo 1200. Możesz wtedy zeskipać tira i kupić książkę, bo wtedy mamy mocniejszy power spike, no i właśnie możemy brać takie rzeczy jak teraz, że ziomka po prostu zabijamy. A to, że ten tir będzie później o tam 2-3 minuty, to nie ma znaczenia, bo i tak w naszym buildzie aktualnym, który gramy, rauszujemy malignansa i kupujemy dopiero na drugi serafa. A nawet jak tego serafa kupisz i nie będziesz miał wystakowanego od razu, no to jak jest archangel, no to ten seraf wchodzi tam w przeciągu minutki, dwóch, no to się da przeboleć. Mamy killa, solo killa w sumie. On nie ma flasha. Mamy 20 creepów przewagi. Teraz wiadomo, dodajesz jeden punkt w E, znaczy w Q, potem maksujesz E normalnie. Tu możemy podskoczyć, bo on nie trafił Q-ska. Dlatego tak można. Ważne, żeby nie stała się taka sytuacja, że ty wchodzisz, on trafia w ciebie Q i ty już nie masz cooldownów. On może cię randomować, dlatego teraz tutaj trzeba go porobić movementem. I nawet jak on teraz chce rzuci R-kę, no to fajnie. On nie ma obrażeń, dobra. Troszkę go tutaj pobajtujmy. Tu widzę, że jest wojna, ale wojna raczej wygrywana. I gitara się ma. Gdybym tu miał flesza, to on by nie żył. Dlatego flesza nie mam. Na razie czekamy, aż nam spadną staki na RC. Okej. Okay. Może walnę autoatak. Nie wiem, co on robił, tak szczerze. Nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. No ale teraz możemy sobie wziąć jeszcze nawet plejcika. Wykorzystamy tutaj to, że mamy czerwiaki. Może nawet. Ile kosztuje całe malignanse? 1500. No czyli w idealnym świecie, w którym byłbym w stanie wziąć dwa plejty, to miałbym malignansę, ale gdybyśmy żyli w idealnym świecie, to nie nagrywałbym teraz tego Elo Health, tylko leżałbym na Bahamas z czterema dziwkami obok mnie i fontanem koksu. Dlatego teraz się po prostu wycofamy. Ale jednak tutaj zrecolejemy po prostu i przyjmiemy ten fakt, że żyjemy w Polsce i takich udogodnień nie mamy, a nasze życie to zwykłe szare życie w tym pięknym kraju, w którym jednego dnia jest 30 stopni, a następnego dnia masz 5 stopni i wychodzisz na dwór i okazuje się, że nie możesz być w krótkich spodenkach i nagle się przeziębiasz i życie jest tragiczne, bo masz gorączkę 36,7 i zdychasz. Jeżeli są jakieś kobiety, które oglądają ten film, no to niestety nie jesteście w stanie zrozumieć tego bólu, gorączki 36,7, no ale wiedzcie, że to jest naprawdę no ból wielki, tak zwane męczeństwo. W międzyczasie ta gra wygląda, jakby sama miała się wygrać. My tutaj możemy spuszczać tego wave'a już tak troszkę bardziej, żeby więcej presji na mapie dawać. Okej. Okay. Spoko też właśnie sobie z Wulla skitować, bo po pierwsze stakujesz tira, po drugie gdzieś tam ta aktualna mana wzrasta. No tutaj tak gramy na spokojnie. Troszkę go tak spokojmy, zbijmy mu bone plating. Poczekajmy na Elizę. Okej, okay, jest Eliska. My jesteśmy tutaj za plecami. A mogę teraz odwrócić w tom. Okej. Okay. On jest bez umiejętności ostatecznej. Powinien też się odwrócić od razu, ale wygląda to git. Co prawda wave nie jest taki świetny, jakby mógłby być. W ogóle ciemno strasznie w tej grze, bo nie postawiłem żadnego warda przez całą grę. Dlatego teraz postawię pierwszego tutaj na wejściu, jakby Olaf chciał lecieć. My wbijamy 9 level, on ma dopiero 7. Więc tutaj po prostu już lecimy i tak normalnie takie trady, no generalnie nie są najlepsze, bo gdyby on grał jak człowiek, to można aż tutaj wydymać. No ale jako, że jesteśmy do przodu, no to możemy tak po prostu wlecieć i po prostu kliknąć QA i wtedy nawet jak on trafi Q, to po prostu jako, że zobaczymy jego item, on ma 0 AP, to on nam nic nie bije, więc my koniec końców tak takie trady wygrywamy. No i teraz mamy malignansę, to jest pierwszy spike kasadynowski. No aktualnie kasadyn jest w takim stajcie,
że level 11, dwa itemy i rozpierdalasz. Więc teraz tak, kupujemy Malignansa, kupujemy buty pod penetrację. Można też grać buty pod CDR-a, można grać też oczywiście buty Merkurego. Buty Merkurego nawet bardzo dobre w większości sytuacji, no ale to w takich, których środki mają dużo cyceków, które mogą nam grozić. Ci mają tylko Leona, która nic nam nie robi i tego gagatka, no ale prawda jest taka, że Jaxa stun za bardzo nam nie grozi, no bo jak Kasej nie ma być zastunowany przez Jaxa? Ja po prostu wychodzę, nie? On rzuca stuna, ja wysiadam. Raczej aż tak nam to nie grozi. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, głupie trady. Bo no zobacz, my i tak ten trade wygrywamy, a troszkę go obijamy i troszkę gdzieś tam ściągamy to. On coś tam świruje tak dosyć niefajnie. No muszę rzucić, stracić kanona. Ale no dla ciebie Ornowski się poświęcę, bo Trimby to mój człowiek. Odpalmy tej potkę też na tej wojnie. Odfleszujmy tutaj. Ojojoj, to ta Kasiopeja ewidentnie jeszcze chyba ją trzyma. Co prawda mamy aktualnie godzinę 17.40 w sobotę. I szczerze nawet was oszukałem, bo jednak 17.40 nie mamy. Mamy godzinę jednak 19. Ten czas leci dzisiaj nieubłaganie. A jak to mówią, po 30 czas już zapierdala. Tak mi zawsze mówił ojciec. Szczerze nie wiem jak to działa, bo jeszcze nie mam 30 lat. Ale no już za 2 miesiące 23, więc to już nie są przelewki. Powoli ten wiek, w którym warto by kupić mieszkanie w kredyt i spłodzić syna. Ale jak na razie ani nie mam kredytu, ani księżniczki, z którą mógłbym przedłużyć geny. Więc to mnie nie dotyczy. Na razie możemy stać i grać w LOLa. Księżniczka kiedyś sama się pojawi. Dobra, no tak jak mówiłem, jako że jesteśmy do przodu, możemy po prostu podchodzić i rzucać luźne combo QE. Ale to działa tylko dlatego, że jesteśmy do przodu i on nie ma za bardzo jak się fightbackować. Okej, okay, nasz botlane no się wywrócił, zdarza się. Ja mogę tam zejść tak na luzaku, bardziej tylko w celach ochronnych, bo wątpię, żebym tutaj zabił, chociaż może się to uda. No ale to też jest taka niecodzienna sytuacja, bo on tam Leoną sobie po prostu stanie przed i co ja mam zrobić? Bo oni jednak trochę biją, ty, ona jest trochę sfidowana ta dziweczka. Flesza nie mam, więc w żaden sposób tutaj nie skombuję, nie zabiję. Widzę, że oni do mida nie poszli. Dobra, jako że mam blue buffa, to sobie zerkuję jeszcze raz, żeby szybciej przyjść. I wtedy też jak wyjdę na tą Kasiopeję, to będę miał prawdopodobnie 4 staki, więc będę mógł jej zapodać solidną warstwę obrażeń. Dobra, ale no jednak trzeba będzie jeszcze raz. Okej, okay. 176 golda za niego, więc tyle co kurwa nic, nie? Bez sensu ją zabijać. Dobra, widzę, że tam będzie jakaś akcja na topie. Ja bym tu uważał, sprawdzam te PK i mam też książkę. Czy on może... Nie mam gdzie stepować. Żal.pl, bo mu pająki umarły. Okej, okay, nigdy nie trzeba tepować? Nie, to nie tepujemy. Biegniemy z buta. Gdybyś chciał w niego wlecieć, to bym mógł stepować na tego warda. Ale nie chcę, dlatego też nie chcę tam forsować, bo oni mają dwa itemy i w sumie są całkiem silni, więc on bardzo łatwo może nas dojechać. Szkoda, że w sumie Darkseala to nie kupiłem w tej grze. Uważam, że mam mega prostą farmę. Okej, okay, tutaj taki tepek. Ostrzegawczy. Okej, okay. W, dobra, siadło. I pytanie, czy tego jeszcze zdam radę zabić? Okej, okay, daliśmy radę, tylko umieram. Więc w sumie to nie było chyba warto się tu wywracać za niego. Może jakby nie zautoatakował towera, ale myślałem, że będę musiał ją zautoatakować, dlatego też rzuciłem rzucanie autoataku. Dobra, mam 300 golda, dodatkowe mogę dopchać tym. No i teraz normalnie nie mam Archangela, ale gdybym kupił od razu Tira, też bym go nie miał. W sumie po prostu normalnie masz Serafa od razu, no ale jesteśmy 8-1. To jest taka niecodzienna gra na Kasadinie, gdzie jesteś troszkę do przodu. Zazwyczaj takich itemów nie masz. Zazwyczaj to Kasadinie w tym momencie w idealnej sytuacji masz, nie wiem, jakieś 1-0-0, 140 creepów i stoisz na sajdzie i czekasz, aż dopchasz właśnie troszkę golda. Zazwyczaj enemy midlane na Kasadinie nie umiera 5 razy na laning face'ie, no tutaj faktycznie musi dojść do pewnej różnicy graczy, żeby coś takiego miało miejsce. Okej, okay, mam 4 staki, więc stanę sobie tu, zobaczymy czy on zgriduje. Tak, griduje. Chciałem od razu wylecieć, bo kończyły mi się staki. Normalnie byś chciał poczekać chwilę jeszcze, żeby on się nie mógł odwrócić, ale byłem na takim max range'u, no i też kończyły się staki na RC, a na 4 stakach chciałem wlecieć, żeby na pewno go zwanshotować. A tam zobaczcie, że było dosyć blisko, a gdyby 4 staków nie było, to obrażeń byłoby mniej i też dętki by nie było. Dobra, to jest Jax. Tutaj nawet nie erkuje, bo gdyby ona we mnie wleciała, to jest tak like whatever, nie? Nic mi to w życiu nie zmienia. Ona we mnie wskoczy, w sumie nic mi nie robi. Oni widzą, że tam mają jakieś problemy z tą Cassią P. Jak to mówi stare dobre przysłowie, Rychu Peja, Cassio Peja. Więc zniszczmy tutaj tego warda kontrolnego. Okej, okay, tu jest Olaf, a raczej był, bo zaraz go nie ma.
Ale kurde, jednak silny. Poleci za mną, dlatego nie, nie czekamy, czekamy zerką na razie. Jakby ziomek chciał Kajsą wlatywać zerki. Tak na bezpiecznie. I tu po prostu wycofam się, mam dużo golda, dużo wszystkiego. I tak chcemy raczej przerzucić się teraz na granie na Drake'u. Tu nic nie ma do roboty, więc po prostu zróbmy tak. Co prawda nasz Ornowski jest w botside'zie, a na tobie będzie nam wchodził wave. Więc ja nie wiem, czy ja teraz powinienem w sumie pójść. Idę w topa, bo ten wave tu podejdzie, nasz ziomek jest za daleko i widać, że nie chcemy tego grać. Bardzo dziwne, że oddajemy teraz mid prio, no generalnie nasza sytuacja na mapie jest dosyć tragiczna. Ja tu widzę świat, w którym po prostu lecę do przodu. Może go zabijam? Okej, on nic nie chce, więc szybko chcesz przepuszczać tego wave'a i zbiec tam pod tego mida Drake'a. No jak to się dzieje? Okej, my teraz tu biegniemy powoli. Nasz Kogma w ogóle też dajwuje Cassiopeię. Całkiem dziwna zagrywka. Widzimy, że to jest ten Judson. Okej, tego tu widzieliśmy. Można było zagrać wokół niego. Oni zrobili sobie Drake'a. My tutaj gramy jeszcze fiku miku na patyku. No dobra. Ładnijmy tu. I bo on to chciał brać, to nie pozwalamy mu. Tutaj nie chcemy erkować, no bo ja widzę tutaj kłopoty potencjalne. Wychodzisz i tak gramy w dwa tempa, nie? Tak też Kasadinem chcesz grać, żeby nie za bardzo komitować, nie? A bardziej wchodzisz, rzucasz R-kę, QEW, cały combo i ty tak troszkę się odsuwasz, żeby właśnie nie mogli cię odatakować, nie mogli jakoś ciebie odwrócić. No i tutaj elegancko zabiliśmy. Ornowski tam coś świrował. Tu jest elegancki tower do wzięcia. Jak zwykle kanon nietrafiony. Tak to już w życiu bywa. Weźmy jeszcze, zgarnijmy ten wave stopa, bo jest tutaj całkiem juicy. Juicy, juicy. No i brakuje nam 300 golda do czapki. Więc czy my chcemy tu przygridować troszkę? Ej no, ile ono nie pojebało? Brakuje many lekko. Dobra, mana będzie, czy nie będzie many? Będzie mana, czy nie będzie many? Many na razie nie ma. Mana wróciła. No i teraz stać nas na tego Rabadona. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. No od biedy mógłbym z nią flashnąć i ją zabić. I go też. Chciałem ten tower wziąć, ale nie ma wave'a. No dobra, niech tak będzie. W takim razie, teraz kupujemy czapkę Rabadona. Proszę, daj mi zrecallować. Dzięki. Czapkę Rabadona. No i nie wiem, co mam dalej kupić. Mogę kupić wszystko. Mogę po prostu tu stepować i nic nie kupić. Mogę poczekać może. Jedynie czego się boję, do tego Olafa, bo on jest dosyć silny. Dlatego wiesz, wchodzisz, wychodzisz i wchodzisz ponownie, nie? O kurde, ale reczka. Bo tutaj lecimy do odciny. Okej, okay, więc cyk, obijamy. Ja wiem, na szora po prostu, no grajmy tego na szora, grajmy. Tam dobrze ktoś pinguje. My tutaj troszkę tak już pajacujemy. Nie da się ukryć. Oni pewnie zrobili tego na szora w 3 osoby. Ja w tym czasie mogę tutaj grać tak dookoła. Zbierać sobie te płomienki i może zaraz kogoś tu wyjaśnić. Teraz mogę tu polecieć, bo jakby ktoś tu był, to po prostu go zabijam, a jak nie, to po prostu erkuję z powrotem w drugą stronę. Jako, że ten Kasadin jest dosyć mobilny. Zaraz też 16 wtedy śnie, a jak jest 16 na Kasadinie, to jest impreza, jak to mówią. Bo wtedy ten champion najwięcej bije, najczęściej skacze. No i też jesteśmy troszkę do przodu. Dobra, tutaj weźmy, wskoczmy w tą Kasiopeję. Raczej weźmy to po prostu, okej. Tu kolega podziękuję za życie. 140 golda. No, najbardziej. O! Udało mi się? On mi zbudował item, czy nie? A ja mu przerwałem tym, bo on mi chyba Malignansa robił, a ja mu zamieniłem kolejność, żeby dał Rabadona, bo generalnie Malignansa i Rabadona można ulepszyć, tak? Dobrze? Mówię? Malignans i Rabadon, tak. Te dwa itemy można ulepszyć. Akcja jest taka, że zawsze chcesz ulepszyć Rabadona na magu, bo Rabadon daje ci najwięcej. Tak po prostu. Najwięcej. I najbardziej można się skompromitować, wchodząc tak jak tutaj debil. No ale niech będzie, trochę się tutaj rozmarzyłem. Myślałem, że ją zmanshotuję, a jednak nie zmanshotowałem. Wszyscy tutaj umrzemy. No i to jest ten cały Baron Nashor powerplay. Czyli robisz Nashora i zamiast skończyć grę jak człowiek, po prostu się wszyscy wypierdalają, oddają shutdowny i przez to zamiast grać grę szybko, to grę po prostu przegrywamy za 20 minut. Nie no, żartuję, nie przegramy tej gry, ale no moglibyśmy już to skończyć, teraz będziemy się jeszcze bawić przez 5 minut prawdopodobnie. Ja mam 4 itemy i 16 level Kasadinem, gdy enemy ma at best 2, tak jak czasami Jax to może nawet 1. Jestem 4 levele nad każdym, więc teraz po prostu idę i każdego masztuję. Tylko ważne, żeby właśnie nie odpierdolić takiej maniany i nie skoczyć pod erkę Cassiopeii i nie umrzeć. Więc kupujemy Elixir Sorcery, bo nas ostatniego itemu raczej nie będzie w tej grze. A tak to będziemy mieli
teraz mocny spike, no i zobaczcie, że to jest cooldown na RC typu 1 sekunda. A czemu upgrade'ujemy Rabadona? Zobacz, Rabadon daje 50 AP, a Malignans daje tylko tego AP 30, więcej many i więcej haste'a, ale to są statystyki, których za bardzo nie potrzebujesz. Co mi da 50 many więcej, nie? No, tyle co nic. Dobra, więc teraz tak. Pyk, tego po prostu zroundownujmy. Tego na spokojnie, bo ten jest trochę silniejszy. Ale i tak go gdzieś tam możemy zdymać. Pamiętamy oczywiście, że mamy zegarek. Więc tu na spokojnie. Czekam jeszcze, aż mi R-ka spadnie ze stakami. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Mamy jeszcze manę na jedną R-kę. Więc na razie nie będę R-kował. Dobra, mana jest na dwie R-ki. Teraz, jeżeli bym się bił, to mam manę na nieskończoną ilość erek. Bo jeżeli maksujesz drugie W, no to zobacz, że to daje 6% missing many. Czyli całkiem sporo. A na czempionach to jest 30%. To w ogóle. Dobra, tutaj tak, zonia na fontannie. Żeby przeżyć. Ten poleciał dalej, no ale zbyt dużo nie zrobi. A co prawda tej many nie ma. Ale zaraz nam z bluffa wróci. Okej, okay. No i kończymy. Kończymy grę. Szybkie zwycięstwo na Kasadynie. Jeżeli się rozpędzisz na Kasadynie teraz, to jest bestią, zwłaszcza na tych dwóch itemach. Jeżeli nie, to trzeba troszkę wolniej i troszkę poczekać i później w późniejszych fazach wstąpujesz. No ale tak to by wyglądało na Kasadynie. Dajmy honor dla Kog'Maw'a za to, że oddał nam mida. Platyna dwójeczka wbita, elegancko. Wykres obrażeń taki. No i to było na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Cześć, pa!